Tylko Jezus może uratować twoje życie, tak jak uratował moje. Przyjaciele, ja wiele lat temu byłem skrzywdzony przez system, skrzywdzony przez ojca, skrzywdzony przez rodzinę, skrzywdzony przez ludzi, ale ja opamiętałem się i przyszedłem do tego, który może dać prawdziwą wolność. Bo przyjaciele, Ewangelia jest taka sama dla policjanta, dla księdza, dla waszego ruchu, dla każdego człowieka, który jest na tej planecie, bo Bóg nie ma względu na żadną osobę, nie ma względu na mnie, nie ma względu na sąd, nie ma względu na policjantów, Bóg nie ma względu na LGBT, Bóg nie ma względu na księży, Bóg nie ma specjalnych względów dla nikogo. On dał Jezusa i powiedział, ja mam specjalne względy tylko na Jezusa, bo tylko Jezus zapłacił cenę na krzyżu, umarł i zmartwychwstał, abyś ty mógł żyć. I tylko Jezus może dać tobie prawdziwą wolność, tak jak dał mi. Kiedyś byłem sodomitą, kiedyś byłem człowiekiem, który uprawiał homoseksualizm, a dzisiaj Jezus dał mi prawdziwą wolność. I tak samo może dać tobie nie pseudowolność, ale prawdziwą wolność. Wyzwolił mnie z depresji, z poniżenia, z potępienia. I tak samo może wyzwolić ciebie. Głosimy tobie Ewangelię nadziei. Ewangelię nadziei dla ciebie. Możesz być wolny już dziś. Wystarczy, że dzisiaj pojednasz się z Jezusem Chrystusem. Przyjdziesz do Niego, zawołasz, a miłosierny Ojciec pokaże ci prawdę i ta prawda cię wyswobodzi i będziesz prawdziwie wolny. Nie będziesz musiał ściemniać przed ludźmi, jak to jest dobrze. Ja kiedyś zakładałem maski, cieszyłem się, że niby wszystko jest okej, a tak naprawdę przytłaczała mnie codzienność życia. Nie musi, przyjaciele, tak być. Może być inaczej. Jezus to nie religia, to nie sakramenty. Jezus nie ma nic wspólnego z tym całym bajzlem, ale Jezus to ten, który może dać tobie wolność. Zapamiętaj to. Jeśli chcesz więcej, zajrzyj na mój profil. Tomasz Dorożała z imienia i nazwiska. Dziękuję bardzo.